Was wszystkich bardzo serdecznie. Idę do szklarni, bo dzisiaj chcę Wam pokazać bardzo istotną rzecz, która dzieje się na pomidorach, jak zapobiegać, jak chronić, co robić. A po drodze chciałam Wam pokazać, zobaczcie, moje szczęśliwe bydełko leży sobie w słomie, do słońca się wyciągają, ten mały boncel przed chwilą był tak rozciągnięty jak glizda na tej słomie. Cieplutko im tutaj jest. Leżą spokojnie. Troszkę muchy ich tutaj widzę przy nozdrzach atakują, ale one im też krzywdy większej nie robią, bo bydło jest polane takim środkiem anty właśnie meszkowym, żeby tutaj meszka i inne takie gryzące robactwo tego bydła nie atakowało, żeby im tutaj nie dokuczały. Zresztą widać, jak one sobie spokojnie leżą. Żadne robactwo ich dzięki temu właśnie nie gryzie, tylko koło uszu im lata i co chwilę tutaj gdzieś uszami machają. O dziwo, ten też leży spokojnie. W szklarni jest bardzo gorąco. Dzisiaj mamy w ogóle bardzo gorący dzień. Było kilka takich chłodniejszych. Temperatura była nawet, można powiedzieć, że zimno, a dzisiaj raptownie zrobiło się w słońcu ponad 45 stopni. Czuć ten upał i tutaj w szklarni, mimo że wszystko jest pootwierane, to też mam 45 stopni teraz na termometrze, także jest dosyć ciepło, wszystko mi wysycha, także dzisiaj będzie podlewanie, jest niedziela, dzień święty, świętujemy, nie pracujemy, no ale podlewać trzeba, niestety do jutra rana tak zostawić nie mogę. Ale chciałam się odnieść z racji tego, że mam troszkę wolnej chwili dzisiaj, do pomidorów. Dosyć często w komentarzach i w SMS-ach piszecie mi odnośnie pomidorów, że coś się z nimi dzieje niepokojącego. A to żółkną, a to gdzieś tam więdną, a to są tak jakby poparzone. Pomidor jest taką rośliną bardzo wymagającą. Niby zwykły pomidor, łatwy w uprawie, a jednak nie do końca. On lubi dopieszczanie, trzeba się mu bacznie przyglądać. Jak żeście już zauważyli, moje pomidory wyglądają z pozoru, można powiedzieć, śmiesznie, dziwnie, nie mają liści. Co się z nimi stało? Zaraz pojawią się pytania. A to się stało, kochani, że coś dziwnego się na nich pojawiło. Ja tutaj nie zdawałam sobie z tego sprawy. W poniedziałek przyszedł u nas deszcz, spadło 6 litrów i dokładnie w środę. W środę, mimo że te pomidory są tutaj w szklarni, są w folii, na liściach pojawiły się kropeczki brązowe, takie jakby ktoś szpilką je ponakuwał. Ja tutaj Wam pokażę, tutaj został mi jeden, specjalnie zostawiłam tego listka, to wygląda tak. To są takie kropeczki brązowe, nie wiem, czy to będzie na zbliżeniu widać, ale jakby były szpilką ponakuwane. Ja obserwowałam je 3 dni, co się będzie działo, bo pierwszy raz z czymś takim się spotkałam, obszukałam cały internet, obdzwoniłam swoich znajomych, obdzwoniłam inne osoby, które też zajmują się pomidorami. Wielkie wow, nikt nie wie, co to jest. Czy to przyszło z powietrzem, czy to przyszło z czym, nie mam pojęcia, ale okazuje się, że tutaj na tym terenie u kilku moich znajomych osób pojawiło się to samo. I ja przez 3 dni obserwowałam i na którymś zaczęły się te plamki robić bardziej okrągłe, takie wielkie. I tutaj brzeg listka zaczynał robić się taki jakby zeschnięty na tabakę, więc jest to coś związane z zarazą, jest to jakaś odmiana zarazy, nie wiemy co. I teraz ja tutaj, pierwsze co mi przyszło na myśl, oskubałam je ze wszystkich porażonych liści, zostawiłam
tylko tutaj te wychodzące i jak przychodzę, widzę, że gdzieś tam któregoś jeszcze przegapiłam, to je obrywam. Właściwie to nawet moja mama mi tutaj oberwała, bo ja całymi dniami siedzę na polu i tutaj mamie powiedziałam, jak ona mi wszystkie te liście poobrywała i zastosowałam taki dosyć silny oprysk, bo dałam na litr wody 20 ml Ema z wrotyczem, 20 ml humusu i 20 ml aminokwasów. To wszystko złączyłam, bo to są naturalne produkty. Można je właśnie łączyć, wszystkie trzy do kupy i spryskałam je, ale tak je spryskałam, że dosłownie z tych pomidorów ciekło. I to był oprysk zrobiony bodajże w czwartek. I te pomidory tak zostawiłam, przy czym oprysk robiłam wieczorem, już jak słoneczko praktycznie zachodziło, było już dokładnie po 20, dobrze właściwie po 20, tak żeby temperatura była chłodna, żeby tutaj też nie narazić ich na jakiekolwiek porażenie. I później na drugi dzień rozrobiłam sobie drożdże. Przeleciałam jeszcze te wszystkie pomidory drożdżami, a dzisiaj będę rozrabiać aspirynę i wieczorem, jak już będzie ciepło, będę je pryskać aspiryną. Jedną tabletkę na litr wody, 500 ml, 500 mg tabletkę, rozpuszczę i rozrobię w litrze wody i dokładnie je tutaj też tak spryskam, żeby z tych pomidorów ciekło. Generalnie z aspiryną, z opryskiem wchodzę dopiero jak one są już wysadzone na miejscu stałym i przychodzą upały. Ale tutaj teraz nie będę czekać, bo aspiryna ona ma takie właściwości, że roślina tak jakby wam to na prosty przykład wytłumaczyć. Roślina, kiedy dostanie aspirynę, ona myśli, że jest chora i wtedy wysyła wszystkie swoje siły, wszystkie swoje zasoby energii do walki z chorobą, aby zwiększyć odporność swojego, powiedzmy, całego tego układu i wtedy ona nabiera takiej mocy. Dlatego ja tutaj zastosuję teraz oprysk z aspiryny. I teraz w odpowiedzi na wasze SMS-y, na wasze pytania, jak zastosować, co zrobić, kiedy coś się z rośliną dzieje. Po pierwsze, największym błędem, jaki możecie kiedykolwiek popełnić, to jest czekać, aż coś się z rośliną wydarzy, coś jej się stanie. Przeważnie tak jest, że dopiero wchodzimy z interwencją, jak już coś na tej roślinie zauważymy, że listki robią się białe, że usychają, że roślina więdnie. Wtedy zaczynamy gdzieś tam zapobiegać temu. To już nie jest zapobieganie, kochani, to już wtedy jest walka z czasem. Rośliny należy opryskiwać zapobiegawczo już od, powiedzmy, takiej fazy, nawet wcześniej, tak jak ja już tam w którymś odcinku dawno, dawno temu proponowałam pierwsze opryskać czosnkiem rozrobionym. Także tutaj wchodzimy dosyć wcześnie, jak tylko te roślinki wyjdą, z tego względu, żeby ją po prostu chronić, zapobiegać ewentualnej chorobie. Łatwiej jest zapobiegać, niż zwalczać skutki już istniejącej choroby. I tutaj jest to właśnie bardzo ważne. Ważne jest też, żebyśmy się nie czepili jak kleszcz psiego ogona jednej tylko metody. Załóżmy, będziemy drożdżami i drożdże, drożdże, drożdże. To nie jest do końca dobre z tego względu, że roślina, dana choroba, ona tak jakby nauczy się z tym żyć. Ona się przyzwyczai do tego i w końcu w efekcie później ta roślina prędzej może nam zachorować. Ja zawsze, jeżeli cokolwiek tutaj robię zapobiegawczo, czy w ogóle coś stosuję, robię to naprzemiennie. Czyli tak jak teraz zastosowałam tutaj tą mieszankę Ema, aminokwasy i humus, potem podałam drożdże, teraz dzisiaj podam aspirynę, bo tutaj ja naprawdę nie mogę czekać ani jednego dnia, bo nie wiem, co dalej będzie się z tymi moimi pomidorami działo. Za dwa dni zrobię oprysk z czosnku i tak będę naprzemiennie. Później znowu będą, zrobię mieszankę Emy, aminokwasy i humus i później znowu drożdże i tak cały czas. Teraz będę je pryskać co dwa dni. Jeszcze przez ten tydzień, który nadejdzie, będę pryskać co dwa dni, bo już coś się na nich tutaj zadziało, mimo że je tutaj zapobiegałam. A później
Tak powiedzmy co 5, 6 do 7 dni raz w tygodniu. Tak samo i wy. Jeżeli nic się wam jeszcze nie dzieje na tych pomidorach, mimo wszystko już wchodźcie z jakimkolwiek działaniem. Także to takie właśnie bardzo istotne, ważne sprawy. Przejdziemy jeszcze do tamtego tunelu foliowego. Tutaj truskawki już mi dojrzewają, bardzo fajnie owocują. Też ktoś mi napisał w komentarzu, że musiały być dobrze nafaszerowane, że tak wcześnie owocują. To jest nieprawda, to jest odmiana wczesna, wisząca. One tutaj są u mnie w szklarni cały czas, więc one są w warunkach cieplarnianych, można powiedzieć, więc szybciej mi tutaj zaowocowały. I jeszcze z takich ciekawostek, zobaczcie, mandarynka mi kwitnie. Pierwszy raz widzę na żywo, jak mandarynka kwitnie, jakie ona ma kwiaty, i tak czekam, czy to się jeszcze rozchyli. Czy to będzie taki pączek, ale on się rozchyli, będzie taki ładny. Mam nadzieję, że one mi tutaj zakwitną, zapylą się i doczekam się tych owoców, aczkolwiek one są tak kwaśne, że nie idzie tego zjeść. Tutaj kupiłam sobie też lawendę. Kilka lat temu, bodajże 3, zakupiłam kilka lawend. Wysadziłam je i wiecie co, one mi w ogóle nie przezimowały. Generalnie lawenda powinna przezimować, ale ona moja nie przezimowała. Mam nadzieję, że ta mi w tym roku przezimuje. Tutaj jest ten bez, który też Wam pokazywałam, pełny. I bez to jest nazwa potoczna, a właściwa nazwa to jest lilak. A jeszcze tutaj, o, już się prawdopodobnie gdzieś pali. Zaraz zobaczymy, jeżeli będzie jeden sygnał, to tylko zebranie. Jeżeli będą trzy, to gdzieś jakiś pożar. Nie daj Boże, bo to zawsze dzisiaj jest wiatr dosyć silny i będzie się to bardzo szybko rozprzestrzeniać. Taki sygnał zawsze gdzieś we mnie dreszcze wywołuje. Nie lubię tego sygnału. Tutaj mam lubczyk, zwany Magi potocznie. I teraz powiem Wam. Też będzie odcinek o lubczyku, jak go uprawiać, bo ja tutaj bardzo fajny drugi sygnał, więc gdzieś się pali. Nieprzyjemnie się zrobiło. Też Wam powiem, bo fajne obserwacje tutaj przeprowadziłam na lubczyku. A tutaj są moje maliny, te, które w ostatnim odcinku pokazywałam na ogrodzie, stąd je pozyskałam. I zobaczcie, jak one mi napuszczały tutaj, jeszcze gdzieś korzenie pozostawały. Mam plantację malin. To wszystko na jesieni, jak one już zakończą owocowanie, liście opadną, zetnę i wszystko wywiozę na pole. Będę sadziła tam dalej. Także malin będę miała dosyć sporo. I idziemy teraz do folii. Zobaczcie tutaj na te pomidory. One są już przepięknie wyrośnięte, są wysokie. Barwę mają idealną. Grubość łodygi też jest bardzo fajna. Zaczynają mi już tutaj kwitnąć. Kwiat bardzo ładnie się rozwija, ale niestety też pojawiły się te plamki. I teraz na 100% przyszło to coś z powietrza, bo jeżeli byłaby to jakiś mój błąd czy coś, pojawiłby się albo tam, albo tutaj i byłoby na kilku roślinach, a to pojawiło się dosłownie po jednej nocy na wszystkich roślinach jednocześnie. Tu u koleżanki, u drugiej koleżanki, także to się pojawiło wszędzie. I teraz tak one wyglądają. Tutaj mama też poobrywała wszystkie liście, te obserwuję już drugi dzień, nie widzę kropek. Także, no mówię, tutaj było zastosowane to, co mówiłam. Jeszcze dzisiaj pójdzie aspiryna zapobiegawczo. I mam nadzieję, że one się uratują. No jestem dobrej myśli, ale to tak chciałam Wam właśnie pokazać, żebyście Wy zwracali uwagę na swoje pomidory, czy czasem nie macie tam jakichś kropeczek. Jeżeli cokolwiek Wam się dzieje, obrywajcie od razu liście. Nie bójcie się, że te liście oberwiecie, roślina zginie. Nie. I tak te liście później będziemy usuwać. Będą odcinki z pomidorów, także ja będę na bieżąco mówiła, jak ogławiać te pomidory, żeby był większy plon, żeby nie rosły nam w masę, żeby liście nie zabierały cennych składników pokarmowych, tylko żeby korzystała roślina i owoc. Ale jeżeli cokolwiek się pojawi, obrywajcie od razu liście. Nawet chociażbyście mieli oberwać wszystkie, tak jak tu pokażę Wam na tym pomidorze, usunąć jeszcze to, zostawić tylko stożki wzrostu.
Stożków wzrostu nie można oberwać, bo wtedy ta roślina nam, no już z niej nic nie będzie. Ale tutaj to się rozwinie, ona wypuści następne, następne. Tutaj stąd i tak będą szły wilki, będziemy mieli co robić. Także nie bójcie się oberwania liści. Roślinie nic się nie stanie i ona na tym nie ucierpi. A wręcz przeciwnie, pozbawimy ją chorobowych, już porażonych chorobowo liści i uratujemy tą roślinę. Także będziemy obserwować, co tutaj będzie się działo z moimi pomidorami. I jeżeli ktoś miał podobną sytuację z takimi zdziurkowanymi liśćmi, dajcie znać w komentarzu, chociażby nawet po to, żeby jakoś poinformować innych, uświadomić innych, bo podejrzewam, że nie tylko ja taki problem będę tutaj miała. Już leci wóz strażacki, także gdzieś się pali. Prawdopodobnie las. Niestety pogoda jest taka, że sprzyja różnego rodzaju piknikom, wypadom i taka jest bardzo duża nieodpowiedzialność ludzka. Przyjeżdżają, palą grille przy lesie. Jest naprawdę sucho, mimo że popadał tydzień temu deszcz. Wydaje nam się, że wilgoć jest nie. Jest tak okropnie sucho, że wystarczy dosłownie iskierka i to wszystko się pali. Lasy tutaj są sosnowe, więc są one mocno żywiczne. I o nieszczęście jest niedaleko, także ja tutaj przy okazji tego wydarzenia bardzo, ale to bardzo apeluję do wszystkich o rozwagę, o rozsądek. Jeżeli jest taka pogoda, jeżeli jest susza, która się utrzymuje nadal, w niektórych regionach no, jest za dużo wilgoci z tego, co piszecie, ale tak jak u mnie, tej wilgoci jest mało, jest sucho. Także tutaj rozsądek, weźmy troszeczkę się, zmierzmy z rozumem. Las rośnie bardzo długo, a płonie szybciutko. Można go spalić dosłownie w 5 minut, ale żeby on wyrósł, to niestety trzeba dziesiątek lat. Także dbajmy o to, bo to jest nasze dobro, nasze dziedzictwo. My to później przekażemy komuś innemu. Trzeba myśleć o tych, którzy przyjdą po nas, nie tylko my, a po nas chociażby atom. Tak jak często takie zdania słyszę, mnie to nie dotyczy. Błąd. To dotyczy naprawdę nas wszystkich, bo zostają tutaj później nasze dzieci. My odejdziemy stąd, ale ktoś po nas zostanie. Zostaną nasze dzieci, które później spiszą nasze postępowanie i ocenią nas. Historia nas oceni, także życzę rozumu i rozsądku. To by było, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Taki szybki odcinek. Jest niedziela. Wracam zaraz do odpoczywania, bo to jest dzień święty, więc należy go odpowiednio święcić. Kawka już na mnie tam czeka. Mąż również. Także ja tutaj szybciutko, bo temat jest naprawdę taki piekący, można powiedzieć. Tutaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek choroby pomidorów, nie można przespać ani jednego dnia. Stąd taki odcineczek na szybciutko. A ja będę się dzisiaj z wami żegnać. Jutro prawdopodobnie będę robić odcinek z ogórków. Tam też powiem dosyć takich sporo ciekawych rzeczy, ale to jutro. Na pewno pojawi się odcinek o włosach, który kiedyś już obiecałam. Nie mogę się, słuchajcie, zebrać z czasem, żeby ten odcinek nagrać, bo to jest temat taki szerszy. Trzeba dokładniej wytłumaczyć tutaj, ale ten odcinek się niebawem pojawi. Także pokażę Wam, jakie fajne mikstury można zrobić. Na pewno pojawi się na bombę witaminową dla osób, które są po bardzo ciężkich chorobach. No ale tutaj jeszcze też musimy poczekać na składniki. No i młoda kapusta niedługo będzie, także pokażę Wam coś, co jest u mnie hitem z młodej kapusty. Ale to jeszcze troszeczkę poczekamy, aż ta kapusta będzie już, można powiedzieć, swoja, bez nadmiaru chemii, bo ja już widzę, że już ludzie wstawiają odcinki gdzieś tam na YouTubie, ale to, co teraz jest serwowane, to jest po prostu bomba chemiczna, także ja jeszcze cierpliwie poczekam i mam nadzieję, że wy również. A dzisiaj żegnam się z wami, wracam do kawy. Życzę wam również teraz już miłego dnia. Miłego tygodnia, zdrowia, uśmiechu, ciepła do drugiego człowieka, umienia patrzenia na życie przez pryzmat czasami różowych okularów. To naprawdę daje takiego kopa, i pozytywnego myślenia. Trzymajcie się, do następnego.